Witam, dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Poproszę uczestników tego panelu, czyli Granta Blaisdella, który jest co-founderem i chief marketing officerem w CoinFirm. Tworzy modele i przedsięwzięcia na styku technologii mediów i brandingu. Grant już jest. Krzysztof Bielecki, konsultant technologii blockchainowej i autor książki ABC Blockchaina. Świetne wydawnictwo, naprawdę. Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, działa w Polskim Stowarzyszeniu Bitcoin i w zespole przy Ministerstwie Cyfryzacji Strumień Blockchain i Kryptowaluty. Jest także z nami Norbert Redkie, koordynator i wykładowca technologii blockchain na Wydziale Zarządzania UW, ale też anioł biznesu, restaurator, rozwija teraz firmę Trust. To co, to może na początek poproszę o brawa dla panów, którzy się tutaj znaleźli. Ja nazywam się Paweł Oksanowicz, jestem dziennikarzem i zainteresowałem się ostatnio tematyką blockchainu i nawet udało mi się wydać książkę na ten temat, Biała Księga Blockchain. Jesteśmy w sytuacji pół godziny przed występem kabaretu. Nie wiem, w jaką stronę pójdziemy, panowie, czy idziemy na śmiesznie czy raczej na poważnie. Grant ma poważną minę, więc będzie na poważnie. Zawsze. Natomiast jak go znamy, to akurat może być odwrotnie. No dobrze, to może w ogóle zacznijmy od tego, jak sądzicie, jak społeczeństwo, nie te skrajne instytucje, czyli KNF i hakerzy, jeśli hakerów nazwiemy instytucją, postrzegają Bitcoina. Źle, średnio, dobrze. Sylwester. Dlaczego? Miło mi, że od razu ode mnie zaczynamy. A czy jeżeli chodzi o Komisję Nadzoru Finansowego, to pamiętajmy o tym, że to nie dzieje się tylko w Polsce, to co jest tutaj, to co się dzieje jakby dzisiaj, patrząc na kwestie regulacyjne, dzieje się to na terenie całego świata. Blockchain, kryptowaluty robią pewną furorę i rewolucję w świecie finansowym. Ale w ogóle porozmawiajmy na temat, jak społeczeństwo postrzega, nie jako KNF i regulatorzy, okay, czy w ogóle regulatorzy, tylko jak ludzie to postrzegają, jak ty to postrzegasz. Jak ty to czego opierasz? Postrzegają, KNF czy hakerów? Nie. Masówka. Jak masówka postrzega Bitcoina? Znaczy ja myślę, że dzisiaj pewien jest zawód, to na pewno, chociaż ja w dalszym ciągu uważam, że tego zawodu nie powinno być, bo rok do roku cena Bitcoina jest bardzo wysoka. Ja pamiętam Bitcoina za $5, a nawet poniżej dolara, to też taką sytuację pamiętam. Więc ten rekord, który był prawie $20,000 i wywindowanie dzisiaj Bitcoina na poziomie $3,500 jest, uważam, dobrą kwestią. Społeczność, to mówię, pewnie jest dzisiaj zawiedziona, bo są gama osób, media nakręciły Bitcoina w 2017 roku tak mocno, że wielu klientów po prostu myślało, że będzie hossa do $100,000, a tak się nie stało. Więc myślę, że zdania są podzielone, tak, jeśli chodzi o to. No tak, tak. Były i takie prognozy, że będzie wart $1,000,000,000. Czyli ja nie ukrywam, że Bitcoin będzie warty minimum $1,000,000 i tego jestem przekonany, ale na pewno nie był to moment 2016 czy 2017 roku. Grant się szykuje do odpowiedzi. Bardzo nie. Dobrze. Ale ciekawe, bo ty masz przekrojowe spojrzenie, dlatego że ty widzisz i to, co się dzieje tutaj, w tym naszym małym, pięknym, cudownym kraju nad Wisłą i w tym prowincjonalnym kraju, czyli Stanach Zjednoczonych. Więc jak możesz porównać, jak ludzie postrzegają Bitcoina? Pierwsza rzecz to ile McAfee powiedział, że he'll eat his dick for how much of bitcoins by 2020? Ile to było? Million? By 2020? Okay. Ja, jeśli chodzi o Polskę, to ja pamiętam, kiedy wróciłem do Polski pierwszy raz przyjechałem do Polski w 91. Nawet kiedy byłem taki młody, zawsze myślałem, że taksówkarze zawsze są dobrym takim refleksją, jak społeczeństwo ogólnie w tym mieście myśli i patrzy na rzeczy. I cały czas, kiedy wchodzę do Ubera czy coś takiego, to gadam coś z nimi i dużo z nich w ogóle zainwestowało w Bitcoina czy jakoś kryptowaluty. Oni mają dosyć pozytywne jakieś podejście do tego. To jest moja pierwsza rzecz i to jest takie bracie mikro i rzucić to na makro. Czyli ja myślę, że społeczeństwo ogólnie patrzy na to 50-50. Moja rzecz cała w tym jest, żeby to wyciągnąć z short term, krótkofalowej spekulacji. Ja myślę, że to nie jako jest środek dobre. Środek płatniczy, żeby to przeszło nie jako inwestycja, tylko jako środek płatniczy. O to chodzi, tak? W ogóle patrzeć na to jako wartość, długofalowo. Bardziej patrzeć na to jako złoto. Aha. Cyfrowe złoto, a nie jako short term spekulacyjne, bo przeciętny człowiek nie jest wystarczająco wykształcony, powiedzmy, żeby naprawdę dobrze grać tą grę.
taka nasza waluta, dobrze ci, taka nasza, taka po prostu demokratyczna, ludowa. Ludzie po prostu, kiedyś trzymali złoto w piwnicy. Teraz będą trzymali Bitcoina. Trzymałeś? Też w piwnicy. Trzymałeś hardware kiedyś? Wallet. Złoto w piwnicy? Tak, tylko uważam, no comment. Zaraz, bo mamy jeszcze nieuruchomionych w ogóle dwóch panelistów. To ja mogę się Norbert, tak, Norbert. Do tych taksówkarzy. Rok temu jechałem taksówką w Nowym Jorku, rozmawiałem z kolegą po polsku o krypto. Ale czy jechałeś taksówką czy Uberem? Bo to jest różnica. Jechałem Uberem. Jechałem Uberem, rozmawiałem po polsku o krypto i kierowca się odwrócił i powiedział: I don't understand Russian, but I understand crypto. I to oznacza, że naprawdę... Brawo, słuchajcie za tę anegdotę. Myślę, że tak jest. Podziękujmy, brawa. Natomiast wbrew pozorom mi się wydaje, że jeszcze słowo Bitcoin ludzie rozumieją, gdzieś im się obiło uszy. Natomiast żeby masówka, jak tutaj przed chwilą padło, akceptowała Bitcoiny, rozumiała je, czy generalnie całe krypto, no to jeszcze długa droga przed nami. Krzysztof? Moim zdaniem, jeśli chodzi o to, jakby jakie czynniki wpływają na to, jak ludzie postrzegają, jak społeczeństwo postrzega Bitcoina i generalnie technologię blockchainową. Okej, możemy sobie spekulować, jakie to są kryteria, powiedzmy, wiekowe czy geograficzne. To raczej są twarde dane, które warto zostawić, powiedzmy, specjalistom od badań ilościowych, ale jeśli miałbym się pokusić o jakąś taką, o jakąś formę teoretyzowania, to bym powiedział, że dosyć ważną rzeczą jest to, jak się o tym mówi, tak jak jest dyskurs publiczny, jakby co mówią media, co mówią ludzie, co mówią społeczeństwo, no bo jeżeli powiedzmy media mówią, że nie wiem, jeżeli mówią media, że to jest jakieś szemrane coś dla typów z Darknetu, tak, no to ludzie, którzy się dowiadują po raz pierwszy na ten temat, to jakby to jest ich pierwszy kontakt z tą technologią, tak, co wypacza znacznie obraz, tak. Jeżeli jest jakaś duża, powiedzmy, afera związana z jakąś, powiedzmy, stratą finansową, wszystko jedno, czy to jest rzeczywista afera, że powiedzmy upada Mt. Gox, tak, przełom 13 i 14 roku i jest to jakoś nagłaśniane, czy jest to jakaś, powiedzmy, kampania no, demonizująca pewne aspekty blockchaina i Bitcoina, znaczy Bitcoina i blockchaina jako technologii, która jest, powiedzmy, przesadzona, to też jasne, ludzie się tak uczą. Jasne, tak? Ty w swoim ABC blockchainu, czy ty miałeś jakieś badania, które mówiły konkretnie właśnie, jak nie, jak książka, ona to jest jakby książka przede wszystkim edukacyjna, tak, co jest jakby moim zdaniem bardzo ważne, to, żeby ludzi edukować, co to jest, czym to się je, nie idealizować też tego, bo to nie jest panaceum na wszystkie problemy, tylko jakby mówić wprost, co to jest, do czego to może przysłużyć, dlaczego to jest dobre, dlaczego to jest złe. Więc moim zdaniem ważna jest po prostu szeroko pojęta edukacja, no, to jest ta moja cegiełka, którą dokładam, ale każdy z nas tutaj zgromadzonych na sali coś o tym wie i jasne, fajnie byłoby, jakbyśmy mieli... Ja w ogóle muszę dziabnął? Zaraz, bo to proszę, powiedz to głośno, bo nie będziemy tutaj robić żadnych tajemnic między... Sylwester, tak? Chcesz się włączyć? Grant cię prowokuje. Właśnie widzę, że mnie prowokuje. No. Chyba sporo osób to robi ostatnio. Znaczy, ja myślę, że jeżeli mogę wejść jeszcze w tą dyskusję, to musimy wziąć pod uwagę, że mało osób naprawdę świadomości na temat technologii ma, jest bardzo nikła wśród ludzi. Popatrzmy, dopiero wychodzą książki, miło mi, że kolejna książka pokazuje się na rynku polskim. Te książki dopiero wychodzą. Świat finansowy, gdybyśmy dzisiaj rozłożyli biblioteki, to myślę, że brakłoby budynków, żeby włożyć wszystkie książki o świecie finansów, tak? O dolarze, o euro, o rynkach finansowych. O Bitcoinie myślę, że dopiero zapełnimy jedną półkę. Dlatego ten świat jest bardzo malutki i używalność jeszcze kryptowalut jest minimalistyczna. Ona poszła w pierwszej części na inwestycje, ponieważ ktoś kiedyś powiedział, że sąsiad zarobił na tym kupę pieniędzy. Pewnie nigdy w to nie wszedł, ale to powiedział, więc kolejna osoba po prostu w to weszła. To jest jakby dzisiaj duży błąd tej braku edukacji. Nie ma jeszcze szkół, dopiero pierwsze szkoły, które się tworzą. Mamy w Londynie pierwszy wydział, który zajął się w ogóle tematyką blockchaina. No i w Stanach Zjednoczonych również w końcu jakby uczelnia, która podjęła tę edukację. Ale na uczelniach przecież są, przecież na SGH-u, na UW. W Polsce tak, prawda? No pierwszy też, jeżeli chodzi o SGH, to ona już też Koźmiński, zaczęła. Na Koźmińskim tam przecież działa profesor Piech. To dopiero się dzieje, tak? My nie oczekujmy, wiele osób oczekuje dzisiaj. Po pierwsze patrzy na cenę, co jest w ogóle bzdurą. Nie patrzmy na cenę, to jest waluta ogromnie dzisiaj spekulacyjna i ona będzie spekulacyjna. Dzisiaj na tej walucie chcą zarobić wielkie ryby,
z rynku Wall Street, z Nasdaqu. Ja w poniedziałek wylatuję do Kanady i właśnie w takich spotkaniach będę uczestniczył. Te osoby patrzą na zarobek, one nie interesują się również technologią. Więc i tak jest zawsze w światach finansowych, kiedy z tak naprawdę rozliczenia barterowego przechodziliśmy w świat finansów, on też tak wyglądał. Tylko jest to bardzo, bardzo historyczne. W ogóle muszę Państwu powiedzieć, że ja tak prześlizgnąłem się po imionach, nazwiskach i tytulaturze, co robią panowie, ale warto wejść na stronę wydarzenia i tam poczytać biografie takie bardziej szczegółowe wasze, bo tam jest zbudowana jakaś historia za tym, co za wami stoi, że jesteście po prostu czynnymi biznesmenami, którzy działają właśnie w tych najnowszych technologiach. A teraz pomyślałem o tym, jak mówiłeś, czy być może to powinno pójść w tę stronę, że także, no bo jeśli Bitcoin jest traktowany jako inwestycja, czyli można go zjednać na przykład z obligacjami albo z akcjami, albo z jakimiś derywatami, po prostu o skomplikowaniu po prostu, nie wiem, genetycznym człowieka, to być może nie tak należy to w ogóle komunikować. Znaczy, że należy wyraźnie powiedzieć, to nie jest inwestycja, tak? To jest po prostu środek płatniczy. Nie wiem, co myślisz? Ja tak w jedno zdanie, jeżeli chodzi o inwestycje, bo wiele osób ma z tym zastrzeżenia. Pamiętajmy jedną rzecz. Bitcoin nie ma zarządu, nie ma prezesa, nie ma dyrektorów, nie ma kadry zarządzającej. To jest coś wytworem zdecentralizowanej sieci, co dzięki temu tak naprawdę jest odmienne i odczepione od wszystkiego. Jeżeli mówimy o akcjach spółki, o obligacjach, o których teraz wspominasz, pamiętajmy, że za tym stoi normalnie człowiek. Bitcoin nie jest promowany sam z siebie, promują go firmy wokół, które korzystają bądź zarabiają na Bitcoinie. Dlatego uważam, że jest to ogromną przyszłością, bo to jest pierwszy instrument finansowy niezależny od tak naprawdę ludzi, którzy mogliby mieć na niego ogromny wpływ. Grant zaczyna się nudzić, bo przegląda swojego iPhone'a, widzę. To chyba nie jest dobry moment tak naszej dyskusji. Ale to może Państwo chcą się włączyć w tym momencie do rozmowy, może pojawiają się jakieś pytania. Jeśli tak, to proszę też śmiało przerywać na. Ale bym chciał powiedzieć, że ogólnie się zgadzamy naokoło tego, czyli aspekt spekulacyjny, który siedzi w krótkim czasie, to nic nie znaczy. Ale problem jeszcze większość ludzi, którzy się interesuje tym, w tym momencie się w tym interesuje. I kiedy prezentowałem wcześniej, mówiłem, no, tam 1000 altcoinów umiera i to wszystko, to jest właśnie, teraz mamy takie oczyszczenie, takie cleansing tego wszystkiego. I na koniec, bo ta rozmowa jest sfokusowana na Bitcoinie. I ja chcę to trzymać do Bitcoina, bo jeśli ja zacznę gadać o 1000 innych możliwości, tak, a trzymajmy się rozpłynie, tego, zgadza się. Jeśli chodzi o Bitcoina, I Sylwester, wiesz, powiedział coś, co jest ważne. It's a decentralized structure. I miałem rozmowę dosyć intensywną ostatnio na zewnątrz, że słuchaj, ktoś musi brać decyzję. Jeden powód, że Bitcoin nie jest, gdzie ja myślę, że mógłby być, bo że ma właśnie taki system stworzony. I że nikt nie jest odpowiedzialny, nikt nie naprawdę bierze te decyzje. I to jako człowiek, który tworzy naokoło technologię, to jest trudna sytuacja, bo to nie pozwala, żeby naprawdę pójść do przodu. Dlatego ja mówię, żeby patrzeć bardziej na to jako złoto, digital asset, niż jako transakcyjne, że ja idę kupić chleb. Dash na tym momencie technologicznie jest 1000 razy bardziej zbudowany na taką funkcjonalność. Ale ja wierzę w Bitcoina, jeśli chodzi o ich fundamenty. Ja czasami nazywam Bitcoin jako konstytucja pieniędzy. Wiesz, weź konstytucję Stanów Zjednoczonych i to jest to o pieniędzy. Ma swoje wartości, nie można złamać te wartości bez wielkiego konsensusu. To jest zajebiste przez długi pryzmat. Ale to nie jest na wszystko. Norbert? To jeszcze trzeba rozłączyć, to już padło parę razy, no, ale mamy Bitcoina jako wartość spekulacyjną, mamy technologię, która tak naprawdę jest najważniejsza w tym wszystkim, która to wszystko ciągnie i mamy jeszcze jeden faktor, że według mnie społeczeństwo jako takie i masowa adopcja, społeczeństwo nie jest gotowe na to, żeby przechowywać na przykład klucze prywatne w tym momencie, ponieważ po prostu je zgubi, zapomni, jest przyzwyczajony do tego, że dzwoni gdzieś, mówi, że zgubili kartę kredytową i ktoś im przysyła nową, a tu nie ma takiej możliwości, więc... Ja nie jestem.
Jeśli mogę właśnie, coś tak, dodać. Tak, właśnie, tak, oczywiście. To jest moim zdaniem właśnie znowu ten aspekt albo edukacyjny, żeby ludzi edukować, co to są te klucze, jak to robić, albo wręcz przeciwnie. To jest technologia, która równie dobrze może być gdzieś tam under the hood, prawda? Niech to się dzieje gdzieś zakulisowo i przeciętny człowiek nawet nie musi wiedzieć, że korzysta z blockchaina do robienia różnych rzeczy, tak? I wtedy, oczywiście można łączyć te no to jest właśnie to, co mówię. Masowa adopcja, moim zdaniem masowa adopcja nastąpi w sposób niezauważalny. To znaczy ta masowa adopcja nastąpi w tym drugim layerze, którego nie widzimy. Ludzie będą korzystać z aplikacji tak, jak teraz są przyzwyczajeni. Będą sobie klikać w rzeczy i nie zastanawiać się, jaka technologia jest za tym. No właśnie, to są dwa strony. To jest albo, bo ja nie wierzę, że przeciętny człowiek, Kowalski, weźmie prywatne klucze, to zrobi, bo ludzie muszą zrozumieć, że kiedy się bawisz kryptowaluty, ty wziąłeś odpowiedzialność trzeciej strony na siebie, swoich finansów. To jest już twoja rzecz. Bank of America tam nie jest, PKO-BP tam nie jest ogólnie. Grant, tylko biorąc pod uwagę, to gdzieś z 200 lat temu tak mówiono o bankach, nie? I masz pod uwagę, masz, że rewolucja po prostu druga to punkt. Jest kolejna rzecz, która się po prostu dzieje, tak? Ja uważam, że za 5 lat nikt z nas nie będzie zastanawiał się o kluczu prywatnym, ponieważ będą otwarte banki bitcoinowe. Custodians. Tworzy się po prostu biznes na tym. I to jest druga rzecz. So it's either custodians, albo masz, co ja myślę, co jest bardziej, co ty mówiłeś, że za kilka lat masz miliard ludzi, którzy używają krypto, ale to jest the foundation, podkładem systemu, na który to działa. Ty nie znasz PayPasa i technologii PayPasa, ale używasz to codziennie. Zaraz, czy to będzie wyglądało więc w ten sposób według tego, co powiedzieliście, że po prostu, że ludzie tak naprawdę, ludzie nie będą wiedzieć, czego używają tak i nie będą mieli zdania o tym i będą mówić, że blockchain walutowy, załóżmy, że Bitcoin jest po prostu beznadziejny, to jest waluta kryminalistów, a sam będzie robił przelewy w blockchainie. Ja nie zgodzę się z jedną rzeczą, to tak jak dzisiaj nikt z nas nie zastanawia się, co dzieje się w momencie, kiedy dzisiaj jesteśmy w restauracji, i zapłacimy kartą i nikt nad tym się nie zastanawia. Bardziej popatrzmy na inną rzecz. Co da nam blockchain? Po pierwsze wyeliminowanie chargebacków. To jest jedna z najważniejszych problemów dzisiejszego świata i świata cyberprzestępczości, która się dzisiaj normalnie funkcjonuje. Czym więcej wydano nam internetu i możliwości z niego korzystania, jakby dostęp do swojego konta bankowego, udostępniamy w tym momencie dane, idą one w sieć, czy też używanie karty, czy też numer karty, to powoduje, że my jako zwykły użytkownik zastanawiamy, co dzieje się za tą transakcją, a dzieje się mnóstwo mechanizmów. Blockchain zastąpi tylko jedną rzecz, bo zrobi się bardziej transparentniejszy, czyli po pierwsze, jeżeli dzisiaj Visa i Mastercard w końcowej fazie zarabiają tylko 0,08%, a chargowani jesteśmy jako przedsiębiorcy, bo nie jako użytkownik, 2,5%, a nawet 2%, to pytanie, gdzie jest ta różnica między 2% a 0,08, tak? To jest bardzo duża prowizja, którą pobierają po prostu różni operatorzy pośredni. A co się stanie, jeśli jest niemożliwe? A czy komu z was wyskakuje na przykład baner Google Pay ostatnio? Nie wiem, no. No normalna kwestia, którą jakby kolejni, Google to jest potęga dzisiaj tak naprawdę, no właśnie, bo zrobi się świat. A może tutaj się tworzy? Zapytaj ich, ile ludzi tutaj używa Google Pay czy Apple Pay? O, proszę. Okay, so on my hand, on two hands, 8. Ale ktoś używa. Tylko mówimy o kraju polskim, w którym integracja z polskim bankiem jest dość ciężka, tak? Gdybyśmy to samo zrobili w Niemczech, to rąk jest ogromnie dużo. Bullshit. Idź do Niemczech. You can't find an ATM within half a kilometer of you and nobody accepts digital payments. The United States banking system is way fucking behind. PayPass barely works in the most commercial applications. Czy my musimy tłumaczyć, czy wszyscy rozumiemy? W Berlinie gotówką w większości knajp. I o to mi chodzi, że tak naprawdę polski system bankowy jest cholernie do przodu i Polacy muszą to jakoś, wiesz, zrozumieć, że nie jest tak źle, jeśli chodzi o ten cyfrowy system tutaj. mBank, mam problemy z nimi, ja mam mBanku, ale jest do przodu. Ale teraz wyłania się następujący obraz. Czy społeczeństwo, społeczeństwo postrzega Bitcoina, można odpowiedzieć, że społeczeństwo nie musi postrzegać Bitcoina, nie musi mieć zdania na ten temat, czy Bitcoina i innych kryptowalut, pieniędzy opartych na blockchainie, bo po prostu, bo od tego, załóżmy, jest KNF.
i hakerzy. O. To tak podwiąże się pod temat nie naszej dyskusji. Nie rozumiem, czemu łączysz KNF z hakerami. No, takie dostaliśmy zadanie. Takie dostaliśmy zadanie. Wiesz, to może ciężko grozić, nie? No tak, tak, ja wiem. Ja wiem, że jesteś dziennikarzem, pewne rzeczy możesz, ale... Ale podjęliśmy się wspólnie, to zrobimy tak. To takie rozproszone odpowiedzialność, dobra? Podjęliśmy się wspólnie z realizowania tematu panelu, okej? Okay? Czy z jednej strony mamy KNF, tutaj mamy społeczeństwo, tutaj mamy hakerów. Tak sobie myślę, że możemy obraz... Nie. Możemy, taki obraz możemy tutaj stworzyć. Pamiętajmy tak na szybko. Rzecz. Komisja Nadzoru Finansowego okay. W każdym kraju musi być. Pytanie, czy pracuje odpowiednio, czy nie, to myślę, że na pewno nie do nas. Myślę, że Państwo też nie będziecie w stanie się na ten temat wypowiedzieć. Muszą być to wyspecjalizowane osoby. Taka komisja, znaczy taki organ musi być, taki nadzór musi być, ponieważ dzieje się mnóstwo złych rzeczy, o których normalnie w życiu nie wiemy. Co zrobić, kiedy się źle dzieje w samym nadzorze? To jest ciekawe. No tylko właśnie, no i to jest później jakby idziemy w ten nad, który jest niepotrzebny, tak? Polityczny, a polityki się nie dotyka, bo to nie jest zbyt dobre, nie? Mówmy jasne, o blockchainie jasne. I bitcoinie, to jest myślę lepszy temat. Musimy pamiętać, ja przed wejściem tutaj na panel wszedłem na tę stronę Uważaj na kryptowaluty, czy jakoś tak, pierwszy raz na niej byłem. I jak się głębiej zastanowiłem nad tym, to ja nie jestem targetem tej strony zupełnie, tylko jest przeciętny Kowalski, który nie ma zielonego pojęcia o Bitcoinie czy o Etherze, ani o żadnym z altów na CoinMarketCap. Więc biorąc to pod uwagę, to jak najbardziej takie... Ale zadam pytanie do nas jako do pana. Uważacie, że ta strona to jest coś złego? Ja uważam, że to jest coś dobrego. Ja tu również. A właśnie, ja chciałem to... To są dwa osobne rzeczy dla mnie. Właśnie KNF-y, takie nadzory, to jest tam, żeby właśnie przeciętnego człowieka powiedzieć, słuchaj, tu jest ryzyko. I w tym czasie, kiedy oni to zrobili, to powiedzieli, kurczę, jest ryzyko, widocznie jest ryzyko, to nie jest jeszcze mature market pod tym względem, ale jest druga strona i w którym, wiesz, jeśli chodzi o exchange'y, czy w ogóle biznesy naokoło kryptowalut, w Polsce to jest, jak tworzysz rynek na nowe modele i nowe ekonomie w swoim kraju. I nie możesz to traktować gwałtownie. I jeśli to traktujesz gwałtownie, to tracisz większy, powiedzmy, możliwość czy opportunity dla całego kraju. I co Polska ryzykuje teraz, to jest, żeby eliminować czy alienate całego rynku kryptowalutowego, bo tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o co PKO BP zrobi blockchainę, you know, implementację enterprise blockchaina to jest jedna rzecz, ale jeśli chodzi o ekonomię naokoło kryptowalut, to ma w swoim momencie teraz, że powinno grać na stronie innowacji i brać pozycję naprzód tego wszystkiego, a nie być z tyłu i tracić przez to. No to ja teraz jeszcze... Jak najbardziej, z jakiejś przyczyny, wiesz, no zarejestrowałem spółkę w Szwajcarii, wprawdzie konto zakładałem przez prawie 5 miesięcy, ale tak, no... Ale ja zapytałem KNF, dlaczego mam rejestrować firmę w Polsce? Zakładać spółkę, bo byłoby mi dużo łatwiej, nie musiałbym... Dlaczego mam rejestrować firmę w Polsce? Tylko weźmy jedną rzecz pod uwagę, że my jesteśmy jeszcze dzisiaj krajem, który nie jest krajem fintechowym. I musimy wziąć naprawdę parę aspektów pod uwagę tego, jak Polska się rozwija, jak dynamicznie rozwój dzisiaj społeczeństwa, narodowości polskiej jest ogromny. Każdy fintech powoduje mnóstwo problemów. To nie są tylko korzyści, ale również problemy. Do tego muszą stworzone zostać ustawy, prawo. Pamiętajmy, że jeżeli mówimy o kwestii haker a KNF, pierwszy będzie haker gdzieś daleko, dopiero będzie KNF, służby i tak dalej, i tak dalej. I na to trzeba naprawdę zwrócić uwagę. Dlatego dzisiaj jest obrona rządu i rząd się broni tym, że ten fintech jest mocno wstrzymywany. Nie zna go, nie ma specjalistów. Tych specjalistów ciężko pozyskuje się, ponieważ są wykupowani przez inne kraje i to też musisz wziąć pod uwagę. Tak tego, jest dzisiaj, nie? Bo mówisz, że Polska nie jest fintechowym krajem. No nie jest. No ja rozumiem każda kulturalne nasza spółka aspekty, jest poza granicami. Ale daj mi kraj, taki prawdziwy kraj. Prawdziwy kraj. Nie, czyli oprócz Białorusi, tak? Nie, tylko są różne takie małe krajki. Ale
daj mi prawdziwy kraj, który jest naprawdę bardziej do przodu, jeśli chodzi o to, system finansowy, tradycjonalny system finansowy. Ty chcesz powiedzieć mi i nam, że po prostu bankowość elektroniczna jest w Polsce rozwinięta, super. Dlatego też nadmienimy, że największa cyberprzestępczość wynika właśnie w Polsce. Z czego ona wynika? Z tego, że mój ojciec, mający 55 lat, ma dostęp do bankowości internetowej. Chodzi po stronach, otwiera sobie maile, które są phishingowe. Zwróć uwagę, hakerzy rosyjscy w darknecie, w którym niejednokrotnie widzę forach, na których są pisane, Polska jest największym celem. Dlaczego? Bo doprowadzono, nie zrobiono edukacji, doprowadzono, mBank miał możliwość, PKO miało możliwość, czyli duże, ogromne instytucje okay, na to, żeby wprowadzić... Słuchajcie, bardzo ciekawe wątki. To są bardzo ciekawe wątki. Tylko ja teraz wtrącam się po prostu, bo ja mam prawo. Ja mam prawo. Nie odwracaj mojej uwagi. Ja mam prawo do tego, ponieważ ja prowadzę ten panel. Po prostu to jest to prawo właśnie. Ja chcę zapytać Krzysztofa o to, jakich argumentów używasz w swojej książce. Właśnie mówiących o tym, bez sensu traktować właśnie z Bitcoina i w ogóle blockchainy z tym nastawieniem negatywnym. Znaczy tak, ja staram się też nie wybielać tych ciemniejszych stron tej technologii. Znaczy to jest po prostu narzędzie, tak jak będzie wykorzystywane, to jest inna sprawa, ale po prostu tłumaczę ludziom. Jakby zaczynam od metafor, które pozwalają uchwycić, jak to wszystko działa, co to jest. Później staram się budować na takich najpopularniejszych fundamentach. Powiedzmy, jeżeli rozmawiamy z ludźmi, którzy w temacie zupełnie nie siedzą, to te osoby coś tam słyszały, tak? Ktoś słyszał, że ktoś kupił jakąś pizzę kiedyś za 10 tysięcy bitcoinów, a ktoś inny słyszał, że był jakiś Silk Road, a ktoś inny słyszał różne pozytywne rzeczy, tak? I po prostu wykorzystuję, zebrałem na potrzeby tej książki szereg takich najczęściej pojawiających się mitów, czy jakichś powiedzmy elementów wiedzy, która gdzieś tam jest, często w bardzo zniekształconej formie i po prostu te mity trochę tam objaśniam i dopiero na tej bazie staram się tych ludzi edukować, tak? To jest jakaś podstawa, na której dopiero nadbudowuję. Właśnie dostałem informację ze studia, że mamy 5 minut więcej. O. To może po prostu zapytam was, gdzie idziecie na ferie. Nie no, żartuję. Ja dopiero wróciłem. Nie no, oczywiście. Wróciłem z Japonii, gdzie bardzo są nie tylko bezprzewodowe płatności rozpowszechnione, ale i sama technologia blockchainowa, Bitcoin, Bitcoin Cash i tak dalej. Jasne. Teraz, znaczy tak, pojawił się wątek hakerów, rosyjskich hakerów. Pojawiło się kilka w ogóle odnośników do tej kultury, prawda, traktowania technologii. Z tym, że nie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jak hakerzy postrzegają Bitcoina. Więc w ostatniej rundzie chciałem, żebyśmy na to odpowiedzieli. Jeśli mogę jeszcze wtrącić, wydaje mi się, że to, co się zmieniło, to fakt, że Bitcoin jakby, który był na początku domeną, powiedzmy, specjalistów, hakerów, ludzi siedzących, powiedzmy, bardzo w takiej tematyce, przeniknął jednak w dużym stopniu do mainstreamu i przynajmniej część z tych osób może czuć się troszkę niekomfortowo z tym, ale wciąż istnieją przestrzenie, które są polem szalonych eksperymentów i rozmaitych innowacji w tej kwestii. Wystarczy wspomnieć, nie wiem, teraz się dużo mówi na przykład o takim protokole Mimblewimble, jego różnych implementacjach, takich jak Green czy BIM, to jest jakby zupełnie inne podejście do rejestrów tego typu. Tak więc jakby zawsze są obszary, które jakby może umykają uwadze, powiedzmy, mas, ale jakby zawsze jest pewne wąskie grono pasjonatów, którzy cały czas coś tworzą nowego, podobnego w tym obszarze. I have something to say about it. Tak? So go ahead. Nie, bo ja to prezentowałem wcześniej technologia blockchainowa i naokoło większość kryptowalut, oprócz może coś jak Monero, czy PIVX, czy coś takiego, naprawdę jest najlepszym modelem na historii świata finansowego, żeby właśnie patrzeć naokoło akcji jak haków, czy fraud, czy phishing i nie tylko to zobaczyć, raportować, ale trakować i zobaczyć, gdzie leci. Które idzie do twojego punktu, czyli mniej hakerów w tym roku zobaczysz, które będą używać Bitcoina. To uważam, że to jest normalne, tak? Tak jak wracam trochę do historii.
jak został wdrożony pieniądz, to on też był pierwszym instrumentem najpierw dla przestępców, później dla gospodarki. I tak samo jest tutaj. Myślę, że już dzisiaj, ja mogę trochę powiedzieć na przykładzie BitBeja, ilość fraudów, ilość rzeczy, które dzieje się już w tym momencie jest bardzo minimalna i ona dynamicznie spadła. Kiedy otwierałem giełdę 5 lat temu, wyglądało to całkiem inaczej. Dzisiaj tak naprawdę wygląda to całkiem inaczej, więc to bezpieczeństwo przyniosło duże korzyści. I myślę, że przestępcy, cyberprzestępcy już przechodzą na inne stosunki, znaczy inne kwestie związane z wypłacalnością pieniędzy. Nawet powiem szczerze, że nie chcę mówić o firmie, ale na przykład ostatnie kwestie, które zauważyłem w internecie, to jest wyłudzanie na przykład danych, znaczy wyłudzanie użytkownika na podstawie wpłaty do niego na konto, czyli oferowanie mu pracy. Ta osoba w tym momencie dostaje przelew, zostawia sobie prowizję, a później już w tym momencie otwierane są dalsze jemu rachunki i wypłacane pewnym momentem, czyli bankomatem, przez pewną aplikację, nie będę mówić firmy. Więc widzimy, już dzisiaj hakerzy odeszli. To jest bardzo fajny przykład, ja go ostatnio przedstawiałem, czyli zobaczmy, już świat krypto został odsunięty w cyber, bo odnaleziono inne opcje wypłaty gotówki, które firmy zaczynają udostępniać. I olewają już całkowicie krypto, już wiedzą, że na giełdach trzeba przejść AML, trzeba przejść KYC, czyli zaczyna być to bardzo szczelne i odnajdują kolejne. I to jest walka z cyberprzestępczością. Zawsze będzie najpierw przestępca, potem będzie prawo, ponieważ prawo nie umie się tak szybko dostosować, jak po prostu przestępca. Norbert, ciebie schakowali kiedyś? Tak, to moja pierwsza próba sprzedaży bitcoinów, to połowa moich bitcoinów poszła w diabły. W 2012 ile bitcoinów? Nie pamiętam. 10 tysięcy. Albo nie chcesz pamiętać. Chyba nie, wyparłem to. Okej. Okay. Natomiast wracając do hakerów, to jest też tak, że ja mam wrażenie, że organy ścigania po prostu już mają większą świadomość tej technologii i teraz jak ktoś do nich przychodzi i mówi, że padł ofiarą cyberprzestępczości, to oni już... Zapytam to znowu to i zapytam, gdzie? Ja też wtrącę, co? Gdzie? Kto raportuje? Dlaczego to mówię? Nie, organy ścigania na pewno są bardziej wyrukowane. To raportujesz. Nie, bo dlaczego... Przeciętny Kowalski, gdzie on może to raportuje? Ja tylko o tych organach ścigania powiem, bo miałem podczas pracy nad książką, natknąłem się na próbę skamu i stwierdziłem, że będzie to doskonały materiał, żeby przedstawić, jak tego rodzaju rzeczy wyglądają. I obejrzałem ten spam od początku, ten skam od początku do końca, zebrałem komplet materiałów, to były dwie osoby z Polski, jedna z Ukrainy, jedna z Wielkiej Brytanii, zgłosiłem gdzie trzeba, łącznie z naszą prokuraturą, zostałem oczywiście wezwany, żeby porozmawiać, powiedzmy, i jakby dałem im absolutnie wszystko, to było jakoś w maju tego roku, zeszłego roku, i kompletnie nic się w tej sprawie nie stało, a mieli wszystko łącznie ze skanami paszportów, które okazały się fałszywe oczywiście. A ja myślę, że taką informację, którą ja mogę udzielić bardziej od strony giełdy, gdzie z organami ścigania mamy dużo do czynienia, to przełom, jaki jest 5 lat temu, a teraz, to myślę, że Mount Everest naprawdę wysiada przy tym. I to jest potężna edukacja i to też tak naprawdę, ja nie wiem, jak przedstawiałeś mi dokumentację, są już wyspecjalizowani prokuratorzy, sędziowie, którzy dokładnie rozumieją już tematykę, już nie mówiąc o tym, że mamy grupy, jeżeli chodzi o organy ścigania, które komórki w większych miastach, ja trochę mogę powiedzieć o Katowicach, w Katowicach jest największa chyba komórka cyberprzestępczości, która dedykowana jest tylko i wyłącznie do właśnie takich sytuacji, które są powiązane właśnie z blockchainem czy też z bitcoinami i potrafią śledzić, potrafią użyć twojego systemu. Panowie, musimy kończyć, to co, to jeszcze może ostatnie zdanie, kto... Ała! Dostałem. Prowadzący pobity. Może ja. Niestety, przede wszystkim możemy bardzo podziękować wszystkim, którzy zostali do tej godziny i wytrwali na sali. Przeważnie prosi się publiczność o brawa dla osób na scenie, więc teraz my bijemy brawa publiczności, okej? Okej, proszę Państwa. Podziękujmy wobec tego Paweł Oksanowicz, Grant Balajdel, Norbert Redki, Krzysztof Bielecki, Sylwester Suszek. Ja poproszę, żeby panowie zostali i poproszę teraz także